Ale fajną drogę pokonaliśmy, żeby dojechać tutaj nad tą rzekę. Much, komarów, komarzyc, meszek. Nie wiem, czy my tutaj dzisiaj uśniemy. So that was you! Sure. Witaj, Kleopatro, kłaniam ci się. Kiedyś tam stało Koloseum, które posłużyło do nas. Hej, jesteśmy Paweł i Monika. Podróżujemy własnoręcznie zbudowanym kamperem, w którym mieszkamy na stałe. W naszą obecną podróż ruszyliśmy z Anglii przez Francję, Hiszpanię do Maroka. Dołącz do tej afrykańskiej przygody. Subskrybuj nasz kanał. Ale fajną drogę pokonaliśmy, żeby dojechać tutaj nad tą rzekę. A ten ostatni odcinek sami widzieliście, było to. Ale powiem wam szczerze, że ciapek w takich sytuacjach bardzo dobrze się sprawuje. A oponki Michelin Cross Climate Agilis. Perfekt. Ja nie chciałam tu wjeżdżać, Paweł się przeszedł, mieliśmy pojechać w inne miejsce, ale wreszcie zdecydowaliśmy tu, bo tutaj było po prostu tak pięknie, że nie mogliśmy sobie tego odpuścić. A jesteśmy pół godziny od miejscowości Vajazat, w małej wiosce, która się nazywa Fint. Tak się cieszę, że tu przyjechaliśmy, że jednak pokonaliśmy ten strach przed tym małym błotkiem i znaczy no nie było takie małe i przez tą rzekę trzeba było, ale w sumie daliśmy radę. Chodzi na to, że no od kilku dni już mamy Ramadan w Maroku, no i pierwszy posiłek Marokańczycy jedzą po zachodzie słońca. Tak, no, wygląda na to, że my się już przestawiliśmy, bo właśnie słońce zaszło. A my jemy taki pierwszy, poważniejszy posiłek. Tak, no powiem wam szczerze, że na razie troszeczkę kiepsko jest na mieście z jedzeniem. Restauracje są raczej pozamykane. No ale zobaczymy, jak to będzie w większych takich turystycznych miastach. Na razie byliśmy w takich małych wioskach, w małych miasteczkach, także może będzie ok. Piekarnik już włączony, będziemy odgrzewać. Berber pizza, jak to wygląda? A więc słuchajcie, widzę, że tutaj już jakiś szczurek chyba był u nas. Jakiś szczurek? No, Paweł, ty powinieneś wiedzieć, bo to na pewno byłeś ty i nadgryzłeś. Ja cię sunę, myszy nam się zalęgły i szczury w wanie. Kurna, patrzcie, jak ktoś podgryzł. No, Berber pizza to tą, co jedliśmy ostatnio w wiosce nomadów na Saharze. Czyli jest właśnie ciasto i w środku jest nadzienie, nie na wierzchu, tylko w środku. No to jest taka z piekarni, więc na pewno nie jest taka pyszna jak w obozie, ale... też jest dobra, więc będziemy zaraz ją piec. Musimy zasłonić zasłoneczki, bo zobacz Monika, jakie... No, jesteśmy nad wodą, więc pewnie tutaj będą jakieś owady nam wpadać. Mamy jeszcze jeden. No i wreszcie mamy sałatę, bo nie jest ona tutaj tak ogólnie dostępna. Byliśmy dzisiaj w Carrefourze, w supermarkecie, więc tam była sałata. No i coś, co wygląda jak śmietana. Kremy, fluid. Śmietana dwunastka. Taką mamy nadzieję. Już po prostu stęskniliśmy się za takim jedzeniem. Oj, oj, oj. No jakaś gęsta, ale... O matko! Śmietana? Słodka śmietana. Słodka? Słodka śmietana normalna. No to jak słodka, to ja lubię. Będą krewetki ze śmietanką i z czosnkiem. Ojejku, dobra. To gotujemy. Mamy też krewetki. A to dopiero jutro. Dobra, ale ta jest słodka, więc do sałaty nie będzie dobra. Ale mamy jeszcze coś takiego, taki wynalazek. Kremos. 2%. Może to będzie śmietana. Może to będzie coś kwaśnego. Śmietana? Kwaśna śmietana, a la jogurt. No ale będzie super do tego. W ogóle podczas Ramadanu w Maroku zmieniany jest czas, czyli teraz między Marokiem a Polską jest 2 godziny różnicy. Tutaj właśnie na Ramadan przestawia się czas o godzinę do tyłu, a w tym samym czasie w Polsce przestawia się do przodu, tak, i wychodzi dwie godziny różnicy. Gdzie wcześniej mieliśmy tą samą godzinę. No to my sobie tutaj przygotowujemy posiłek, a was zapraszam, żebyście zobaczyli, jak jeździliśmy na rowerze w jednej z największych oaz tutaj właśnie na południu Maroka. Oaza nazywała się Skóra.
tak sobie właśnie chillujemy w tych oazach, odpoczywamy po pustyni. I po wąwozach. I po wąwozach, tak. W tej stresującej drodze. I w tej skórze poznaliśmy Yassina, który zaprosił nas na jeszcze fajniejszą miejscówkę w Gaju Palmowym. Pojechaliśmy tam razem z tripiarzami, no i spędziliśmy znowu chyba kilka dni. Yassin zaprosił nas do swojego domu na ten pierwszy posiłek po zachodzie słońca, więc mieliśmy okazję zobaczyć, jak oni to celebrują z rodziną. No wspaniała rodzina, super czas, po prostu... No, dodaliśmy tą miejscówkę na Park Fortnite, także jeżeli ktoś będzie w Maroku, to może Yassina odwiedzić i te wspaniałe palmy zobaczyć. Yassin w ogóle też organizuje wycieczki hikingowe tam wzdłuż wąwozu. Jest tam niedaleko taki wąwóz, niedaleko tej właśnie drugiej oazy, nie tej Skóra, tylko właśnie tam koło jego wioski. Organizuje również wycieczki rowerowe. No, bardzo fajną historię zna całej tej okolicy. Zostawię numer telefonu do niego pod filmem. I namiary na Instagram, także jak ktoś będzie w okolicy i będzie miał problem z trafieniem na tą miejscówkę, powiedział, że każdy może do niego dzwonić i on każdemu pomoże. Dobra, bo już nasza pizza się upiekła. Tak? Ale cieplutka. Nie dość, że mamy 30 stopni w wanie, to Monika jeszcze piekarnik odpaliła. Ale to tylko na chwilę, ale jest fajnie, bo tutaj nad wodą jest trochę chłodniej. No, już czuję, że się wychładza wam, także będzie spoko, okay. Jest, dobra. Właśnie tutaj tak wygląda Berber Pizza. Takie nadzienie w środku, z warzywami. To smacznego, Moni. Smacznego. Moni, zobacz. Musimy się zamykać. Takie stanie nad rzeką. Uroki. Tyle much, komarów, komarzyc, meszek. Takich jakichś, nie wiem w ogóle, co tu nam wpadło parę razy, takie wielkie. Ja nie wiem, czy my tutaj dzisiaj uśniemy. Słuchajcie, co tutaj się dzieje. No i kawusia już zrobiona. Jak ci się spało, kochanie? No całkiem dobrze. Nie było bardzo głośno, chociaż te żaby trochę dawały do wiwatu. Tak, ale byłam zmęczona, szybko usnęłam. Noc była spokojna. Dzisiaj piękny poranek, jemy śniadanie w wanie. No bo jak już wam wspominaliśmy, jest Ramadan. Nie chcemy ludzi wkurzać. Oni mówią, że nie mają z tym problemu, ale no... No nie jest to takie miłe, żeby jeść na ich oczach, kiedy oni nie mogą. Tak w ogóle a propos śniadania, dziwicie się, czym my się tak zachwycamy. Mamy zwykłe kanapki tutaj z jakimś indykiem wędzonym. Tu mamy dwa rodzaje tego indyka, mamy tutaj żółty ser. Ale nie można tutaj w małych sklepach, w miastach dostać wędliny. Tylko w dużych hipermarketach. A nie żółtego sera. Jeżeli jest, no to jakiś topiony albo biały serek. Tak. No. Więc byliśmy już tak wypuszczeni, bo nie jedliśmy już z półtorej miesiąca chyba. No, serki, rybka, sałaty i takie tam rzeczy, Darzyna. Ale jak zobaczyliśmy Carrefour w Łażazat, to przyjechaliśmy do niego i zrobiliśmy wczoraj zakupy. Nawet polski ketchup tam był. Paweł pracuje dzisiaj, robi film. Jak ci Paweł idzie? Dobrze, szukam muzyki. Już mniej więcej mam do klimatu, jaki chcę stworzyć przy najbliższym filmie, ale... No jest, będzie fajnie. Jest ciężko, słuchajcie, bo na dworze jest pięknie. Paweł sobie jeszcze tu chwilę posiedzi, a ja wam pokażę, co tutaj jest w okolicy. No, na spacerek idziemy jednak razem, bo w tym upale tu się nie da na razie robić filmu. Nie chcę, żeby mi się laptop przegrzał i spalił. Tak, jest ponad 30 stopni, bardzo gorąco. No i idziemy chyba trochę w cień, Paweł, bo tutaj nas zaraz spali na tej plaży przy rzece. Okej, no to idźmy. Tam trochę więcej cienia jest. Chodź, Moni. Nie bój się tych zielonych glist. Tutaj takie zielone glizdy pływają, nie wiem co to jest. Tak, to są takie mini węże. Mini węże. I żółwie tu są. مشغول سيهو شنيدو ما
No a oaza Fint oznacza w języku berberyjskim ukryty. No i rzeczywiście jest ona tutaj bardzo ukryta, ciężko dostępna i gdyby nie drogowskazy i, nie wiem, miejscówka na Park Fortnite, to ciężko byłoby tu w ogóle trafić, bo z drogi w ogóle jej nie widać. Jest właśnie ukryta między tymi górami, które ją otaczają, ale jak już się tu wjedzie, to jest po prostu raj. No i jak widzicie, ten gaj palmowy ciągnie się tutaj wzdłuż rzeki przez 14 kilometrów. W oazie tej żyje około 60 rodzin i wypracowali oni sobie bardzo fajny system upraw tych pól, które rozciągają się wzdłuż całej tej rzeki, wzdłuż całej tej oazy. Jak widzicie, poletka są bardzo małe, podzielone, a ma to na celu dobre nawadnianie każdego skrawka ziemi. Również palmy, które są zasadzane tutaj naokoło każdego małego skrawka ziemi, chronią rośliny przed nadmiernym słońcem. Pod palmami są drzewka owocowe, a pod drzewkami owocowymi tutaj akurat rośnie chyba owies. Albo czasami są to warzywa. No ta dolina jest tak piękna, że nie dziwię się, że była tłem do filmów, bo w latach 30. nagrywane były tutaj na przykład Jezus z Nazaretu, czy Ali Baba i 40 rozbójników, czy jakoś tak? Na ludzie, którzy tutaj pracują na poletkach, jak zauważyliśmy, używają takich tradycyjnych metod. Nie jest tutaj jakoś to zmechanizowane, wszystko robią ręcznie, przewożą na osiołkach. Jeden właśnie dzisiaj nam przywalił wana, po prostu szedł i wszedł nam na wana, ale nic się nie stało, poszedł sobie dalej. No, kobiety robią pranie w rzece, widziałam też tam w górze rzeki, także no... Życie się tutaj toczy bardzo spokojnie, ćwierkają ptaki, jest cicho. Tutaj na przykład jest drzewko granatów, granatowe. Tutaj są stare jeszcze, ale widzę, że tu już puszczają młode, bo owocują chyba w sierpniu, a te stare pewnie zostały jeszcze z tamtego roku. A to? To nie wiem, co to jest. Figi? A może i figi, tak. Może figi, tak, tu też zostały stare. No, okolica po prostu zjawiskowa, no ale nie możemy tutaj siedzieć bez końca. Także powolutku pakujemy się do naszego ciapka i ruszamy dalej. Chętnie byśmy zostali, ale no ja dostałam kataru, słuchajcie, nagle, nie wiem z czego, jest 30 parę stopni, może od słońca, może jakieś pyłki tutaj na mnie działają. No, także piękne miejsce, ale musimy uciekać. No, ale jedziemy teraz do Łaża. Mam nadzieję, że odwiedzimy studio filmowe, które jest słynne na cały świat. No i jesteśmy w mieście Ouarzazate. Miasto liczy sobie ponad 100 tysięcy ludności, także jest dosyć duże. Architektonicznie przypomina mi Zagorę. Podobne kolory. A my jedziemy teraz do studia filmowego Atlas. Jest to jedno z trzech studii filmowych. Dwa tylko można zwiedzać, ponieważ miasto to często jest nazywane Ouarzazate. Tak, od Hollywood. Od Hollywood. Mnóstwo światowych produkcji było tutaj kręconych, ale jakich, to Wam opowiemy już w studiu filmowym. No i wahaliśmy się, czy tutaj przyjechać, ale w końcu wzięliśmy tyłki w trochę i przyjechaliśmy. Jesteśmy już pod studio. Bilet kosztuje 80 dirhamów od osoby, dzieci poniżej 5 roku życia za darmo. My już mamy nasze bileciki i czekamy na naszego przewodnika i wchodzimy do środka. Zaczynamy tur. Zaczynamy, tam z tyłu jest wejście. I od razu tutaj z tej strony możemy podziwiać ciężarówki, które brały udział w filmie Helikopter w ogniu. Tam za mną jest również samolot i jeszcze jedna ciężarówka. A tam pod płotem kilka rekwizytów z filmu Gladiator, mojego ukochanego filmu z Russellem Crowe. W ogóle to mam dla Was informację na temat drugiej części Gladiatora, bo przed chwilą zdradził mi tajemnicę tutaj nasz przewodnik, ale o tym za chwilkę.
wygląda backstage. Ciekawe, jak jest w środku. Podobno jest tam scenografia do filmu Mumia. Zobaczmy. No niewiele wam tu mogę pokazać, ale był tutaj kręcony film Mumia i Prison Break, ostatni sezon. A te wielkie mury są ze styropianu. Ale bardzo realistycznie to wygląda, powiem wam szczerze. W środku tak. W środku wygląda bardzo realistycznie. No i witamy w Egipcie. Tutaj była nagrywana Kleopatra, Tutenchamon. Co jeszcze? Asterix i Obelix. Tam jest właśnie tron, gdzie siedziała Kleopatra. Tak, tak. Witaj, Kleopatro, kłaniam ci się. Witaj, Tutenchamonie. Ja jestem swoim żywiołem, bo ja bardzo lubię starożytny Egipt. Wow. To już nie musimy do Egiptu jechać czapkiem. Nie, nie. Musimy. Podoba mi się to uczucie, że jesteśmy w miejscu, przez które przewinęło się tyle gwiazd i to światowego formatu. To nie były jakieś takie małe produkcje, to były filmy znane na cały świat. W czasie dowiedzieliśmy od naszego przewodnika, że nazwa miasta Ouarzazate oznacza w języku berberyjskim miasto ciszy, Silent City, Ouarzazate. Ciekawe, czy jest takie ciche. Zobaczymy, może się przenocujemy w nim. Może nie. Taka ciekawostka, nasz przewodnik Abdul właśnie nam powiedział, że grał w Game of Thrones. But that was you! Sure. Oh, I would recognize you. For sure. This is the slave market in Gladiator. So in the movie it looks bigger, it looks very huge. Just by the angle of the camera, you make it bigger. Tutaj mamy market z Aladyna. Monia, ty przyciągasz ten Egipt, czy co? Bo ty znowu do Egiptu przyjechałaś. No. Chyba. Witamy w Pałacu Kleopatry, który jest za mną. Czy mogę wejść? Proszę bardzo. Ten dirhams. No i na chwilę przenosimy się do Tybetu. Scenografia z filmu Kondu. Monika, widzisz? Ja uwielbiam z tobą podróżować. W tylu miejscach, co już byłaś teraz. Egipt, teraz Indie, czy... No w jednym filmie Indie, w drugim Himalaje. Tak. Tybet. Tak. Tybet, w drugim Indie, bo to miejsce, w tym miejscu były nagrywane dwa filmy. Tak. Kundum i film. Way Back. Paweł, znalazłam powóz na plaży. Dobrze, księżniczko. Ty mnie możesz zabierać na plażę. No bardzo ubolewam, że nie mogłem zwiedzić miejsca, które właśnie widać za mną. Jest to zamek, który posłużył do nagrania scen w Królestwie Niebieskim i w grze o tron. No szkoda, że tam nie można wejść, ale jest tutaj dobra wiadomość. Zamek zostaje przygotowywany do nakręcenia drugiej części Gladiatora. Był to jeden z moich ulubionych filmów. Także właśnie tutaj będą nagrywane sceny do Gladiatora drugiej części. Podsumowując naszą wizytę na tych planach filmowych tutaj w Ouarzazate, no to tak powiem wam szczerze. Dupy nie urywa. No nie. No pewnie jakbyśmy tutaj nie przyjechali, to byśmy żałowali, więc lepiej przyjechać i się trochę rozczarować, niż nie przyjechać i żałować. Nie, no fajnie było zobaczyć, no ale to wszystko było trochę takie... Takie sztuczne, nie było tego klimatu jak w Hiszpanii, na pustyni Tabernes, filmik będziecie mogli zobaczyć tutaj. No tam, gdzie skręcono te spaghetti westerny, tam było całe to westernowe miasteczko i był taki klimat, spędziliśmy tam cały dzień, jakbyśmy się po prostu przenieśli w czasie. No tak. No a tutaj to tak jak Paweł mówi, fragmenty, takie scenografii, no zmieniane też do różnych filmów. No zadziwiające jest też to, że niektóre elementy budowali przez kilka tygodni, później był jeden dzień filmowy, a w filmie ta scena była przez 10 sekund. No to było ciekawe, akurat nie wiedziałem, że tak to jest właśnie w filmach. Pracochłonne jest to, żeby no, pokazać
odwzorować to dawne czasy, budownictwo i w ogóle, no fajnie, fajnie. No, no ale w sumie fajne doświadczenie. Jedziemy teraz dalej. Ale gdzie? To zobaczycie. No i to jest ta niespodzianka. Przyjechaliśmy do Ejn Ben Haddou. Tak, najbardziej popularne miejsce turystyczne w Maroku. Widnieje praktycznie na każdej pocztówce i na każdych zdjęciach. Jest to Ksara i oczywiście plan filmowy. Tak, były tu kręcone sceny właśnie do filmów takich jak Game of Thrones, Gladiator i chyba Królestwo Niebieskie, ale nie jestem pewien, bo już po prostu tak mam mętli w głowie z tymi miejscami tutaj, że normalnie szok, ale nie mogę w to uwierzyć, że tutaj jesteśmy. Podobno najlepiej zwiedzać to miejsce o zachodzie słońca, więc przed zachodem tuż zdążyliśmy. Zobaczymy, tak, czy możemy wejść tam do środka. No to chodźcie. No i tutaj jest meczet, do którego oczywiście nie możemy wejść, bo w Maroku, jako jedynym państwie na całym świecie, innowiercy nie mogą wchodzić do meczetów, oprócz meczetu Hasana II w Casablance, gdzie oczywiście byliśmy. Jak ktoś nie widział, to film będzie tutaj. Tak naprawdę nie wiadomo, kiedy powstała ta osada, ale prawdopodobnie istniała już w XVI wieku. W niektórych z tych kasb wciąż mieszkają tutaj ludzie, i cała osada została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1987 roku. No i od tej pory rozpoczęła się tutaj renowacja. Te gliniane kasby i domy trzeba remontować tak co 20 lat, więc no jest tutaj trochę pracy. No jestem w siódmym niebie, po prostu widoki są cudowne. Ale na co chciałbym, żebyście zwrócili uwagę? Tam jest drewniana konstrukcja za mną. Kiedyś tam stało koloseum, które posłużyło do nagrywania scen w pierwszej części Gladiatora. Ono zostało zburzone po nakręceniu tych scen, a teraz budują drugie i też tam będą kręcili sceny, tylko że do drugiej części Gladiatora. Także no, Ejn Ben Haddou cały czas jest planem filmowym dla różnych produkcji, bo jest po prostu piękny. No i tak intensywnie nam minęło tych kilka dni, że jesteśmy już tak zmęczeni, że normalnie masakra. Tak, a w Ksarze się zatraciliśmy i siedzieliśmy do wieczora, także już jest ciemno. Dlatego już nic tam nie nagrywaliśmy, przyszliśmy do Vanna. Ale warto, słuchajcie, tutaj właśnie posiedzieć sobie wieczorem, popatrzeć na to miasteczko z góry. Wygląda to przecudownie. No i co, jeśli chodzi o te plany filmowe, nie wiem, dajcie znać w komentarzach, co Wam się najbardziej podobało, bo naszym zdaniem Oaza Fynd i właśnie Ejn Ben Haddou są to miejsca, których nie można przeoczyć, będąc tutaj w okolicy. No, studio filmowe... No to takie, tak jak Wam mówiliśmy. Można pójść, ale niekoniecznie. Ale niekoniecznie. No, także zostajemy tutaj na parkingu, bo można tutaj przenocować. Zapłaciliśmy 30 dirhamów i już nie będziemy się nigdzie przenosić. No, dziękujemy, że byliście z nami, że przeżywacie te przygody razem z nami, że przekroczyliśmy tą naszą magiczną liczbę 10 tysięcy subskrybentów. Bardzo wszystkich witamy. No i co? Do zobaczenia za parę dni. Zostawcie jakiś komentarz, dajcie łapkę w górę standardowo. I do zobaczenia. Do zobaczonka. Hej. Trzymajcie się. Hej. Hej.